Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał po obejrzeniu tego filmiku, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o nowym biznesie Jeroma Boatenga. Zapraszam. Kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, Jerome Boateng, ma nową pasję, 29-latek, pracuje nad przygotowaniem magazynu o modzie i sporcie, który będzie zatytułowany po prostu Boa i ma się ukazywać na rynku od jesieni. Sam piłkarz powiedział, pomysł magazynu wyrósł z potrzeby pokazania mojej pasji do świata mody, sportu i muzyki. Pojawią się w nim interesujące wywiady związane z moim światem. Boa jest projektem medialnym jednej z amerykańskich agencji, która została założona przez słynnego rapera i obecnie biznesmena Jay-Z w 2008 roku. Jest on jednym z najlepiej zarabiających artystów w USA. Nie wiadomo, czy Boateng będzie świętował wydanie pierwszego numeru magazynu jeszcze w Niemczech, ponieważ od kilku tygodni trwają rozmowy na temat jego odejścia do innego klubu. Na początku miał to być Manchester United, ale klub nie doszedł do porozumienia z zawodnikiem. Teraz najczęściej mówi się o mistrzu Francji Paris Saint-Germain, a rozgrywki Ligi Niemieckiej zaczynają się już w piątek. I Bayern na początek zagra z Hoffenheim u siebie. Przenosimy się do rodzimej ekstraklasy. Przed zamknięciem letniego okienka transferowego Lech Poznań chce jeszcze pozyskać nowego obrońcę i znalazł już nawet kandydata. To 27-letni stoper Grek Georgios Koutroubis, który występował ostatnio w Standardzie Liège. Lecz latem rozstał się z belgijskim klubem i teraz można go zatrudnić bez konieczności zapłaty odstępnego. Grek długo występował w ojczyźnie, m.in. w AEK Athena oraz Panathinaikosie. Z tym ostatnim klubem pożegnał się w styczniu i w rundzie wiosennej grał już w Belgii. Tyle, że granie to dużo powiedziane, ponieważ wystąpił jedynie w 4 ligowych spotkaniach. Pozyskanie nowego stopera byłoby ostatnim letnim ruchem kadrowym w Lechu, a Koutroubis wydaje się mocnym kandydatem, zwłaszcza że jak donoszą greckie media, w Poznaniu przygotowano już dla niego ofertę 2-letniego kontraktu z rocznymi zarobkami na poziomie 180 do nawet 200 tysięcy euro. I to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Lech Poznań jest w stanie sięgnąć po Mistrzostwo Polski w tym sezonie. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach, cześć!